I Onet Rano. Zaraz przygotujemy się na nasze Onet Ranowe święta, bo dzisiaj u nas koncert Magdy Steczkowskiej też na koniec, więc panie Bartku, nie mieliśmy okazji. Dzień dobry. Tomek, bo nie mieliśmy okazji oficjalnie pogratulować Bartkowi nominacji, prawda? Dziękuję bardzo. Możemy skończyć program w zasadzie. Jak się masz? A ty się boisz o życiu, bo żeś dwóch ochroniarzy wynajął. Stoimy tak po dwóch stronach, może stoimy. Dokładnie, tak. Możemy tak zrobić właśnie. Nie, wiesz, i takie miny w ogóle gdzieś patrzące tam. Odwróć się w drugą stronę. Rozmawialiśmy... Patrz na niebezpieczeństwo z tyłu. Rozmawialiśmy z Tomkiem o jego... Jesteśmy obserwowani przez drona. O jego momencie tu. Jak oceniasz pracę Tomka w tym... Nie, chwileczkę. Nie. Będzie zrobiliście miał pan swój mi to, czas. Nie, zrobiliście mi to w pierwszym programie i bardzo was proszę, nie powtarzajmy tego. Minął miesiąc, czas na podsumowanie. Słuchaj, to był dobry miesiąc. Myślę, że Tomek ma szansę w jakimś biznesie zaistnieć. Ale niekoniecznie. Czy musi prowadzić i rozmawiać z ludźmi? Właśnie. To może nie wychodzi najlepiej. Nie, no ja myślę, że tak prawdę mówiąc, to trzeba zobaczyć reakcję widzów, którzy przyjęli Tomka po prostu fantastycznie. No ale z tego, co ja słyszałem, nie wiem, czy mnie... Popraw mnie, jeśli to nieprawda, ale jak ludzie mówią Sekielski, wiesz. Ale w sensie, że wychodzą, tak? Nie, żartuję. Nie, patrz, zobacz, klip. Klip. Zrobiło mi się smutno, naprawdę. No. Nie, Tomek, jest super. Ja myślę, że... Ja tyle dobrego powiedziałem o Onecie przed chwilą. No. A nie słyszeliśmy nic. Ja nie słyszałem. Możesz powtórzyć jeszcze raz. Myślę, że Tomek się wpasował idealnie w ten program. Ja myślę, że tak jest po prostu. I że doświadczenie, które ma dziennikarskie, gigantyczne, zaowocowało po prostu. A to, że nas nagrywa po cichu wszędzie... proszę bardzo, to taki ukryty mikrofon. Kotek, to jest ale, kotek. Ale zobacz, jak dopasowany do koloru szalu, wszystko, wiesz. Żeby nie słabo widać. Tak. Czego ci życzyć na święta? Chwilę odpoczynku. Ale o rany, tak. No chwili, bo wiadomo, że święta się kończą, no więc... oczywiście, gdyby trwały miesiąc, byłoby fajnie, natomiast to jest te kilka dni i wracamy, nie? W styczniu. Mam nadzieję, że tak. No to wiesz, po to jest Bartek dzisiaj w programie, żebyśmy sobie to załatwili. Tomek, tak to działa. Dzisiaj macie szansę, tak. Ja chciałem powiedzieć, że Bartek jest rewelacyjnym naczelnym. Załatwione, wracamy 2 stycznia. O, no i super. Przyklepałem właśnie. Ustaliłeś to. Życzę wam wszystkiego dobrego, bo ja wzajemnie. Muszę, będziecie wybierać choinkę. Będziemy tak, za chwilę. Teraz. Bartek już ma ten moment. Wiesz, chodziło o to, że najsilniejszy z nas będzie musiał ją nieść. Jestem. Brawo, Jarek. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dla państwa spokojnych, radosnych, rodzinnych. Od razu kamerę sobie wybrał. Patrz, piękne. Miłych, sympatycznych, bez kuźniara. Życzył Tomasz wszystkiego dobrego. Cześć. Bardzo dziękuję. Cześć, uważaj na siebie. Pa. Wybrałeś, bo miałeś okazję? Tak, wybrałem. To są finaliści, żebyś nie musiał to tam chodzić. To są finaliści. Finaliści, ale jest już zwycięzca. Ale już ją zdążyłeś otrzepać ze śniegu? Tak. Pięknie wyszło. Przygotowałem specjalnie dla ciebie. A Magda przypiłowałem wszystkie igły, żeby cię nie kłuły. Nie, szanowni widzowie, Onet Rano, bo dzisiaj będzie taki moment, w którym rzeczywiście Magda Steczkowska za. A ja słyszałem, jak głos ćwiczy. Wiesz, jak to jest fajnie, jak śpiewacy ćwiczą i takie robią. Nie będę naśladował. Mają cudnie, bo wyobraź sobie, że tacy Steczkowscy siadają przy jednym stole i od razu nie ma wstydu, jeśli zaczynasz śpiewać. Mamy nie ma to doświadczenie z tego tygodnia, kiedy trzeba było Hołdysowi śpiewać do bani. No. To było straszne. To było straszne. Wiesz, ja się wychowałem w kulcie Zbyszka, więc wiesz... pamiętam, jak kiedyś zapytał mnie Zbyszek, którą piosenkę jego najbardziej lubię. Zaśpiewałem. Nie poznał. Bierzemy? Tak, ale to ty bierz. Ja się nie dotykam, bo ona kłuje. W jaki sposób możemy sprawić, żeby dojechała do naszego studia? To za chwilę sobie jakoś wykombinujemy i tak dalej. Czy ja mogę cię zaprosić do nas, żebyśmy sobie poplotkowali chwilę dobrze, o życiu? Oczywiście. To był moment i miejsce w Warszawie, jedno z najładniejszych, gdzie rzeczywiście można wpaść po choinkę i wybrać, więc ona za chwilę trafi tam, gdzie powinna. My z Bartkiem za chwilę spotkamy się w mobilnym studiu i podsumujemy sobie trochę ten rok, bo to jest nasze dzisiaj ostatnie spotkanie Onet Ranowe w tym roku, więc będzie okazja poplotkować sobie o tym, co się dzieje, a to był chyba jeden z najmniej nudnych roków, jaki pamiętam. Gościa. To pamiętasz to stare chińskie przekleństwo, żył w ciekawych czasach, tak. Ktoś nas przeklął potwornie. Hmm. Szczególnie, że jak sami widzieliście ostatnio po stronie głównej Onetu, nie brakuje nam tematów, choćby ten wczorajszy mówiący o rzeczniku CBA, tak. Który zajmuje się skokami, tak. W których to skokach on ma kredyt, którego nie spłacał. Genialne. I nie spłacał co najmniej do lipca 2017 roku. To miłe, nie? Dostał taki kredyt, a potem bank mówi, tam nie chcę spłacać, to nie spłacaj. To fajne. Spotkamy się za chwilę w mobilnym studiu Onet Rano.
Trochę nam się dzisiaj światy zmieniają. Zapomnieliśmy, Dominik, dać prezentu redaktorowi Sekielskiemu. Będzie z tego afera. Musisz mi dać zamiast niego. Dwa pudełka ciastek? Oczywiście, że tak. Spoko. Jak się masz pod koniec roku, panie Bartku? Co, jestem zmęczony. To był fantastyczny rok. Co oczywiście oznacza, że... No wiesz, ty też jesteś człowiekiem znanym z tego, że zdarza ci się mieć podczerwione oczy. Myślę, że dla dziennikarzy to w ogóle są takie czasy, że rany gościa. Ale po prostu jesteśmy zmęczeni. Ale wszyscy. To jest tak, że nagle tych historii eksplodowało tyle, bo co się wydarzyło? Nieprawdopodobne zupełnie. No ale taki rok? Czy po prostu nagle wszyscy chcą więcej mówić, niż mówili do tej pory? Myślę, że dla Onetu to był specyficzny rok. W ogóle dla mediów w Polsce to był specyficzny rok bardzo, ale dla Onetu w szczególności. Dlatego, że już też wysyp nagród, które dostaliśmy w tym roku, myślę, że to jest taki symboliczny rok, kiedy Onet jako medium internetowe zostało uznane za medium przez inne media. Że to, o co zawsze walczyliśmy, czyli to, że internet jest po prostu formą przekazu, taką jak telewizja, gazeta papierowa czy cokolwiek innego, i że liczy się jakość tego dziennikarstwa i tego, co robisz w internecie, począwszy od tego, co ty robisz w Onet Rano, a skończywszy na naszych dziennikarzach śledczych, dziale kultury i milionie innych rzeczy, które robimy w Onecie, że to jest po prostu dobre dziennikarstwo. I że trzeba to docenić. I myślę, że to był taki rok, kiedy zostaliśmy docenieni. Chociaż wiesz co, bo to jest trochę tak, że widzowie to zrobili szybciej, niż zrobiło środowisko. No oczywiście, i to jest tak fajne jest. Dzisiaj, że tak naprawdę musieliśmy odczekać jakiś moment na to, żeby jeden, drugi pan redaktor powiedział, no dobra, należy się, ale wiesz, tak naprawdę wcześniej zrobili to widzowie. Dzięki za to. Wbrew powszechnemu przekonaniu w środowisku, dziennikarze nie są najmądrzejsi. Co jest, może być szokiem dla niektórych dziennikarzy, ale tak jest rzeczywiście. I oczywiście, że tak, no, masz absolutnie rację, że ludzie dostrzegają dużo szybciej rzeczy, wiele rzeczy, które my w środowisku dostrzegamy dużo później. Ale trochę z Tomkiem o tym rozmawialiśmy, jak to się dzisiaj pozmieniało, że nawet ta nasza rozmowa teraz, kiedyś szedłeś do telewizji na program, robiłeś go, on się wydarzał i koniec. Finito. Dzisiaj to się tak wydarza jest. Tu, ale wydarzy się za godzinę, wydarzy się za dwie godziny, wydarzy się tu, wydarzy się na YouTubie, wydarzy się wszędzie. I jak sobie obserwujemy nawet te wszystkie platformy, gdzie jesteśmy, jak się fajnie rozwija grupa ludzi, która regularnie YouTube'owo na przykład do nas dołącza. To ile razy w tym roku usłyszałem o sobie youtuber, aż mi się miło zrobiło. Wreszcie mogę powiedzieć mojej mamie, co ty robisz. No, youtubuję, nie? I to jest fajny znak czasów, że dzisiaj rzeczywiście, mając coś do powiedzenia, możesz to zrobić wszędzie, gdzie tylko chcesz. Zostałem, czekałem, aż przyjedziesz, bo długo żeście jeździli bardzo. Tak, bo było nam ciepło, wygodnie, wiedzieliśmy, że marzniesz, a my nienawidzimy naczelnych, bo tak jest zawsze w redakcji. Tak jest, mówmy po prostu w środowisku dziennikarskim. No, tak. W związku z tym, ja wiedząc o tym, że mnie nienawidzicie, poszedłem na kawę. I stałem tam w środku, tak, w hali i piłem kawę. Rozmawialiśmy w parę osób, które tam pracują. Wiesz, że się okazało, wszyscy oglądają Onet Rano, ale najbardziej niesamowite było to, że każdy z nich ogląda gdzie indziej. A, to też fajne. Niesamowite. Znaczy to było naprawdę, bo cztery osoby i każda powiedziała, że ogląda gdzie indziej. I to jest, ale to jest właśnie, no, to jest fenomenalny znak czasów właśnie. Że wiesz, no, ale że przychodzisz do ludzi, sobie na dzień dobry. Jarek Kuźniar wchodzi do państwa każdym oknem, każdymi drzwiami, jeszcze przez podłogę się przebije. Nawet i przez sufit też postuka. Ale jak rozmawialiśmy na samym początków, to pomysł był taki, że pokazujemy to wszędzie przez chwilę, a później tylko na stronie głównej Onetu. Tak. Przegralibyśmy. Nie, to są w ogóle, wiesz, myślę, że to jest pora, żeby powiedzieć coś miłego o naszym szefie, wiesz. O Sabinie Tomek powiedział już bardzo dużo dobrego, możesz sobie darować. Trochę chciałem zażartować, ale Sabina może nas oglądać, to trzeba być ostrożnym. No, dokupiłem mi trochę internetu, żeby... A, super, świetnie. Myślę, że nasi szefowie mieli rację, kiedy mówili, że po prostu trzeba być wszędzie i zawsze. Tak? I że... To jest absolutnie racja. Myślę, że to, co ty zawsze powtarzasz, że jak się cokolwiek nowego pojawi, jakaś forma przekazu, docierania do ludzi, to my natychmiast się tam też pojawimy. Tak, super. Tak. Chociaż to jest też... a może tak, może niech to będzie końcówka roku na taką szczerą rozmowę o tym, jak to u nas wygląda trochę na backstage'u, bo to jest też trochę tak, że... Fajnie, że mamy partnerów, którzy pozwalają nam robić to, co robimy, bo bez wsparcia finansowego to by się też nie udawało, więc ci wszyscy, którzy pozwalają nam zbudować sobie w Lexusie mobilne studio, wpaść na po kawę na BP, czy opowiadać różne historie, to też myślę, że oni się w jakimś stopniu dołożyli do tego, żeby właśnie ta treść była tam, gdzie ona ma być i gdzie widzowie jej chcą. Myślę, że dzisiaj w ogóle są takie czasy, kiedy naprawdę dziennikarstwo się zmienia i ja jestem dumny z tego, że też pokazujemy kierunek, w którym się to dziennikarstwo zmienia, bo tak jest. I wiesz, jak już tak rozmawiamy szczerze, to ty i ja wiemy obaj, w trzech jak tu siedzimy w tym samochodzie, to wiemy, że nasi koledzy z różnych firm oglądają nas pilnie, a potem
to, co my robimy, to nagle się okazuje, że oni też robią za chwilę. To jest super, to ja się strasznie z tego cieszę. Kopiowanie dobrych kopiowanie rzeczy. Dobrych rzeczy, jak najbardziej. Zawsze wskazane. Być Van Goghiem jest miłe, jak wiesz, że cię, wiesz, wszyscy podrabiają potem. Ale to pokazuje tak, że wiesz, ta technologia się tak zmienia i też ludzie się tak zmieniają. Zobacz, jaki się zrobił rynek odbiorców w tej chwili w mediach. Że naprawdę czasy, kiedy człowiek, wyobrażaliśmy sobie, że przez ten śnieg i deszcz człowiek rano wstaje, idzie do kiosku, kupuje tą gazetę, żeby przeczytać ciebie czy mnie, no to już sorry, to teraz my musimy się przebić, co dosłownie właśnie robimy przez deszcz i śnieg, żeby dotrzeć do ludzi. I tak jest rzeczywiście, tak. Tak jest dzisiaj, tylko też mamy takie czasy, w których nikt ci nie powie, że za 2 lata to będzie wyglądało tak samo. Za 3 miesiące to my możemy się umówić, że powiedzmy jeszcze, ale za 6 miesięcy długa perspektywa. 12 miesięcy cholernie długa perspektywa. Myślę, że możemy nawet powiedzieć spokojnie, że w ciągu 12 miesięcy pojawi się coś, co wywróci do góry nogami sposób, w jaki media się komunikują z ludźmi przez internet. Nawet to, co ostatnio pokazywałeś, że dzisiaj coraz więcej pokolenia nie gówniarzy, tylko pokolenia takiego dojrzałego i świadomego czerpie wiedzę o świecie nie idąc do kiosku, tylko otwierając kanały social mediowe, gdzie różne media oczywiście są, ale też są tacy ludzie jak Donald Trump na przykład, który w taki, a nie inny sposób tłumaczy, dlaczego zakończył wojnę w Syrii, dlaczego wywalił, dlaczego rozstali się ze swoim ministrem obrony. Myślę, że go wywalił, wiesz, myślę, że to było jednak tak, że go wywalił. Tak, no wiesz, no Trump jest akurat przykładem człowieka, ale wiesz, no to w polskiej polityce też to jest, zobacz, no polscy politycy w zasadzie przestali robić konferencje prasowe, teraz wystarczy, że pan minister wejdzie na Twittera i coś wrzuci i 3 minuty później to jest wszędzie, w każdym medium w Polsce, więc i wiesz, jestem przekonany, że pojawią się jakieś nowe formy, nie wiem jakie, no i, wiesz, myślę, że nie da się tego przewidzieć, ale ja pamiętam jak w 96 roku na University of Chicago dostałem komputer z dostępem do internetu i wtedy było to FTTP, pamiętam, co się tam wchodziło. I dla mnie to było tak niesamowite, że na przykład Pentagon wystawił 10 raportów, które można było sobie ściągnąć z internetu i przeczytać. I ja tak patrzyłem na to i myślałem, kurczę, to jest przyszłość. Kiedyś pewnie ze 20 raportów będzie można przeczytać w ten sposób. I to się wszystko stało. No, wiesz, ja się już nie bawię w przewidywanie. Uważam, że futurologia nie ma... Ona już się dzieje. Znaczy, futurologię masz dzisiaj. Jak ja słyszę o tym, w którą stronę idzie w ogóle rozwój sztucznej inteligencji, jak ona staje się tania, do jakich branż ona zaczyna wchodzić i w czym zaczyna pomagać, w czym zaczyna wspierać ludzi albo ich zastępować, to właściwie nie ma takiego zawodu, gdzie by jej nie dotykać. No, Chińczycy już podmienili prezentera i nie mają z tym żadnego problemu. Nie? Już umawialiśmy się, że o tym nie będziemy mówić, tak? Znaczy, chcesz podsuwać komuś pomysły, żeby prezenterów... Proszę bardzo, znaczy rób to na swoją odpowiedzialność. Słuchaj. Ja uważam, że to jest zły pomysł, ale Jarek uważa, że to jest świetny pomysł. Także... Patrycja Kazadi mówi, mam 18 lat na scenie, mogę znikać, więc to już jest ten moment, kiedy może trzeba się żegnać, Bartek. No, może my jesteśmy po prostu za starzy. Seki opowiadał o tym, że do niego dzieciaki mówią, Tomku, bo to nie tak, bo to trzeba inaczej. No i nagle musisz się słuchać 13-latka. Słuchaj, wszystko to prawda. Ja wierzę w to, że gdzieś w piwnicy u mamy w domu w tej chwili siedzi jakiś 13-latek, który za 10 lat zmieni świat. Nie mam żadnej wątpliwości, że tak jest. Ale myślę, że jednak doświadczenie jest ciągle doświadczeniem, wiesz, i że do czegoś się przydamy. Znaczy, ty się już nie przydasz, bo cię zastąpi hologram, to już ustaliliśmy. Ustaliłeś sam przed chwilą. Mam nadzieję. Ale ja się przydam jeszcze do czegoś, prawda? Prawda? Tak, dziękuję bardzo. Się już prawie popłakałem. Twoja choinka, którą wybrałeś, właśnie sobie śmiga po Warszawie do naszego studia. Naprawdę? Bardzo ci za to dziękuję, Bartek, bo... Postawimy ją w środku Postawimy w środku i powiemy tak, Magda, zacznij śpiewać dopiero, kiedy ona wysuszy się totalnie. Ale dobra pasteczka to jest. Jakbyście zaczęli, ona fantastyczna jest, tak? To jest wariatka, jej się buzia nie zamyka. To jest druga cukierska, ale... ja się tego boję, Dominik, wiesz. Wiesz co, no już parę takich gości tutaj mieliśmy, to wiesz, to jest... Myślę, że goście, wiesz, są tacy ludzie, co jak wsiadasz, mówisz, mogę i spać w zasadzie. Trochę tak. Nie mam problemu. Ale nie wiem, czy tobie się to zdarzyło, że było też kilka osób, które z tradycyjnych mediów znając i je, te osoby, myślałeś sobie, kurczę, genialne gaduły. Wsiadły i tak się zestresowały tą ciszą, która tu jest, tak się zestresowały tym, że nagle wszystko widać, że tam jakiś facet to miksuje, że rozmowa była cholera tak pod górkę, że hej. Słuchaj, ja miałem odwrotne doświadczenia właśnie. Znaczy z ludźmi z tradycyjnych mediów miałem odwrotne doświadczenia. Parę dni temu była Małgosia Rozenek u nas. Ho, kojarzę. Ale słuchaj, to co... Ludzie z Wild Bean Cafe ją pokochali. To co ja myślę, to co, wiesz, kubek wystawiamy na Wośpu, no. Bo rozumiem, że to jest ten kubek, gdzie ta szminka rozenkowej cały czas jest, nie? No to chyba jest ten. Oczywiście, nawet. Że tak. Oczywiście.
No Gosiu, przepraszam cię bardzo, wiesz, to jest po prostu Jarek zazdrości, bo on bardzo chciał z tobą rozmawiać. A wyobraź sobie, że ogląda to później Majdan i myśli sobie, zabije Brania. A on jest silny, wiesz? On jest silny, w gębie on jest silny. I szybki, uciekać przed nim będzie ciężko. No i jak się to wyradziło? Słuchaj, ona powiedziała taką rzecz, która była znaczy typowa, ale mało kto to mówi, że w pewnym momencie mówi tak... Holender, za dużo ci mówię. Za dużo mówię. Tutaj w ogóle się nie czuję jak w studiu. Mówi, mam wrażenie, jakby nas nikt nie oglądał. Nikt. Ale wiesz, to jest, zobacz, to jest wrażenie, bo tak milionem ludzi tam. To jest wrażenie, które ma mnóstwo osób, łącznie z nami, jak tu siedzą. Że to jednak, zobacz, obaj znamy studia telewizyjne dość dobrze, że po prostu wsiadasz do tego samochodu, zapominasz w ogóle. To jest jakby silniejsze od nas. Po dwóch minutach zapominasz, że są kamery, że wiesz, zaczynasz rozmawiać jak dwóch znajomych, którzy jadą samochodem i gadają po prostu. I to się każdemu zdarza, każdy w to wpada. Domino, ty musisz mieć więcej głosów, wydaje mi się, więcej przestrzeni dla siebie, co? Jesteś tu od 3 lat, no jakby nie było. To ja są... tutaj tylko klikam. Tak, klikasz, ale a propos właśnie Jarek, Dominika pogadać, i innych... Bo to jak ty wpuszczasz młode wilki, które tutaj dosłownie Sekielski tego słowa jest młody? Puchają ci w kark prosto i ty po prostu ich wpuszczasz, przecież no. Posadzisz go raz z przodu, on złapie to, ale wiesz, wszystkie to? I koniec, pokochają i nie macie. Go, wszystkie mamy go pokochają. Powiedzą, no Dominik, nareszcie, przesiadł się z tylnego fotela, a ten drań niech idzie i odpocznie. Natomiast to jest też taki moment, kiedy dzisiaj rozmawiamy sobie trochę o backstage'u tego całej naszej pracy, żeby wspomnieć, powiedziałeś o nagrodach, to jest jedno, ale że coraz częściej też wielu dziennikarzy Onetu, którzy do tej pory pisali teksty, ale nie mówiło się o nich tak dużo, dzisiaj widać ich twarze, widać ich nazwiska. Rany, i są gościa, w tym roku to żeśmy dali czadu, naprawdę, nawet ta wczorajsza historia, o której wspomniałeś, o rzeczniku CBA, no przecież, ale też rano wczorajsza historia, czytałeś o tym, jak się matury drukuje w Polsce? Tak. A czytałeś przedwczoraj ja o uważam, że MON rybnym? Powinien zarabiać na czymkolwiek, nawet jeśli drukuje matury. Znaczy on nie drukuje, on pośredniczy w drukowaniu matur i na tym zarabia. No co ma robić? Wojny nie ma, to co prawda, ma robić? No? No to się nudzą chłopaki, tak. A poza tym nie matury, ale lejem czy chęć szczera. Zrobi z ciebie pracownika MON. Obrony, no. No i mamy rzecznika CBA, mamy całą ofertę taśmową. Te historie są. Wiesz, ja też wiem, co panowie, na czym panowie pracują i naprawdę będzie wesoło. Wiesz, no to jest... Znaczy... Ja w ogóle takie mam prośbę do swoich szefów, żeby nam zatrudnić dodatkowo osoby, bo my już nie nadążamy z tymi tematami. Ale fajnie napisał Michał Majewski, który wcale nie musi mieć do nas ciepłego serca, a napisał fajną rzecz, że to, że udało nam się pewne rzeczy w tym roku zrobić, a otwiera usta tym, którzy pomyśleli sobie, kurczę, to ja moją historię też chciałbym ponieść dalej. Nie? No wiesz, tak, bo powstała przecież Szlachetna Paczka, czyli jedna z najważniejszych historii, jakie opublikowaliśmy w tym roku, jeśli nie najważniejsza w ogóle, która powstała w ten sposób, że ludzie, którzy od lat chcieli opowiedzieć tą historię, odważyli się w końcu opowiedzieć ją nam, zaufali nam, ją opowiedzieli, nie mając żadnej pewności, co się wydarzy po publikacji. I myślę, że to też był taki symboliczny moment, kiedy Onet się też zmienił i to, że ludzie właśnie nam zaufali, to, że nam ufają dalej i że zgłaszają się do nas codziennie. Wiesz, no to jest fenomenalne, no. Naprawdę, historia, którą w przyszłym tygodniu opublikujemy już też... Między świętami? Daj ludziom odpocząć. No wiesz, ale no, są historie, które nie powinny czekać. Rzadko mam nadzieję, że będą jakieś reakcje. Słyszałeś o tym, że komisja do nas napisała VAT-owska. Komisja VAT-owska? Tak. Że co? Komisja VAT-owska, pan przewodniczący komisji do spraw VAT-u, napisał list do naszego szefa, prosząc naszego szefa, żeby kazał mi przekazać komisji wszystkie taśmy i dokumenty z afery taśmowej, które my mamy. Bo co? Bo, znaczy nie wiem, co ma wspólnego z VAT-em w ogóle, no ale okej, okay, no ale komisja sobie zażyczyła, wiesz, i ja ci odpisałem panu posłowi w Onecie, że wszystko jest w sądzie, bo oni, wiesz, nie wierzą też, to jest też ten problem, że... Ale komu nie wierzą? Nam nie wierzą, 100 razy napisaliśmy, ale to, że oficjalnie z sądu. No ja pamiętam, ile żeśmy całą noc te taśmy nagrywali, więc i montowali to wszystko. Przecież podkładałeś ten głos tam, wiesz... Idealnie, ja jestem Morawiecki na tych taśmach, więc kurczę. Nie, ty byłeś Rysiu Czarnecki, zadzwonił przypadkowo w trakcie rozmowy. Wiesz co, po prostu nam nie wierzą i uważają, że kłamiemy. Wiesz, to jest też dla mnie niesamowite, że przez taka normalność, znaczy, przez normalność rozumiem przyzwoitość i po prostu zachowanie standardów dziennikarskich, nagle jest po prostu to niemożliwe. Nie jest. Znaczy, jak redaktor na czynamy to coś mówi, to wiadomo, że kłamie. No to musi tak być, ponieważ żyjemy w świecie, w którym
warto być przyzwoitym, ale się nie jest nim. Tylko z drugiej strony, bo my mówimy o nowych technologiach, o tym, jak one zmieniają świat, one też zmieniają postrzeganie w pewnych fundamentalnych spraw. To znaczy to, o czym Anne Applebaum pisała ostatnio przy okazji Francji, że kiedyś płonęłyby jakieś barykady i byłoby to ładne zdjęcie w gazecie nazajutrz i głęboki tekst. A dzisiaj to jest milion podobnych zdjęć zrobionych przez milion ludzi, którzy są na tym proteście i nagle milion innych ludzi na to patrzy i wyobraża sobie, że świat płonie, a to płonie tylko jedna barykada. To jest fenomen, który wiesz, znamy obaj doskonale z mediów z ostatnich lat, czy taki, że historie, które nigdy by się nie przebiły i dowiedzielibyśmy się dwa tygodnie później, czytając korespondencję w gazecie o czymś tam. Wiesz, jak ja na przykład śledziliśmy ostatnio w Onecie aferę wokół Jana od Boga, słyszałeś o tym panu? Jan od Boga to jest najsławniejszy uzdrowiciel na świecie, który w Brazylii działał, już powinienem powiedzieć. Był w ogóle, wiesz, Oprah Winfrey z nim wywiad robiła, w ogóle fenomen, sławny facet, miliony ludzi do niego zjeżdżały. I został oskarżony o molestowanie przez kilkaset kobiet w tej Brazylii. Historia, której byśmy w ogóle nie usłyszeli, znaczy usłyszelibyśmy tygodniem później, a myśmy na bieżąco śledzili, ponieważ okazało się, że w Brazylii jest polska dziennikarka, która napisała, moja koleżanka ze Stanu, polska dziennikarka, która mieszka w Stanach, która do mnie napisała na Messengerze: Bartek, jestem na miejscu, czy chcesz coś? Ja mówię, tak, oczywiście pisz. 20 minut później mam tekst, 20 minut później mam wideo na telefonie, które ona nakręciła przed domem Jana od Boga i pół godziny później mamy na Onecie historię, która pół godziny wcześniej została napisana w Brazylii, rozumiesz, na temat, który się dzieje w tej chwili. To jest w ogóle, i nagle się okazuje, że Polska, ten tekst przeczytał 300 tysięcy ludzi w Polsce. 300 tysięcy osób. Czyli 300 tysięcy osób przeczytało tekst, który 5 lat temu by nie mógł powstać. Nie mógłby po prostu, nie było takiej możliwości. I pewnie byśmy zrobili przedruk z brazylijskiej gazety w tygodniku Forum za miesiąc by się ukazał i tyle byśmy mieli. Wiesz, no to jest, w ogóle jest nieprawdopodobne. Zobacz, co się dzieje z Marszem Niepodległości. Który ja też, będąc obiektywnym, powiem, że to trochę tak jest, że masz jeden transparent gdzieś tam w 18 rzędzie w tym marszu, ale ponieważ on jest obfotografowany i ponieważ widzimy go na Twitterze, Facebooku i wszędzie, więc nagle on urasta do rangi w ogóle gigantycznego problemu, a parę lat temu nikt by go nie zauważył w ogóle. Ale nawet to miejsce, które teraz będziemy mijali, dobre zdjęcie pokazujące te wszystkie race, które płoną tutaj właśnie 11.11. z widokiem na Pałac Kultury, to też był taki moment, w którym wiele osób na świecie pomyślało sobie, jak to? Słuchaj, ja pamiętam taki moment, kiedy siedziałem, jeszcze pracowałem w Rzeczpospolitej, siedziałem w redakcji Rzepy i był piękny dzień w Polsce i oglądałem na żywo demonstrację antyrządową w Basrze w Iraku. Mhm. Z jakiejś kamery, która tam na żywo to pokazywała. I pomyślałem sobie, że to jest jednak nieprawdopodobne. Znaczy, że dla mnie to był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że świat się naprawdę zmienił nieodwołalnie, już nigdy nie będzie taki sam. Siedzisz w redakcji w Warszawie i oglądasz na żywo antyrządową demonstrację w południowym Iraku. Że to jest jednak nieprawdopodobne, zupełnie jak o tym pomyślisz. I cały czas mnie to zadziwia. Pamiętam, jak oglądałem pierwszy raz twoje opowieści, jeszcze jak pracowałeś w TVN i w samochodzie, jak rano jechałeś i rozmowy z widzami. Periskop, Jaroskop. Perisk, dokładnie. I pomyślałem sobie, że jak szanin, że to jest po prostu coś... Kto z nas by pomyślał 5 lat wcześniej, że coś takiego w ogóle się może wydarzyć? Ale bo dzisiaj danie możliwości każdemu dosłownie, żeby był na żywo, no trochę utrudnia nam robotę w tym sensie, że mamy konkurencję nie w redakcjach często, ale właśnie konkurencję wśród ludzi, którzy potrafią to obsłużyć, potrafią fajnie gadać i stają się reporterami w chwilę. Czym innym jest branie odpowiedzialności za to słowo, ale jednak, prawda, jest, że to jest coś takiego, odpowiedzialność jest jedna, a po drugie jest tłumaczenie, wiesz, pokazać jest łatwo, ale wytłumaczyć, co widzisz, to jest już trochę trudniejsze. I tutaj to doświadczenie się właśnie przydaje. Ja marzę o tym, że ludzie, którzy są w ciekawym miejscu, i to się zdarza dosyć często, piszą do nas, mówią, słuchajcie, jestem w fajnym miejscu, czy chcecie coś zobaczyć? I weźmiemy, pokażemy na żywo, najlepiej w ogóle super, ale wytłumaczyć kontekst i wytłumaczyć znaczenie tego, no to już jest trochę bardziej skomplikowane. Chociaż, bo myślę, że idą też czasy branie odpowiedzialności za słowo. Skoro każdy może, skoro wszyscy mogą tak naprawdę, no to jednak trzeba będzie stanąć do walki o to, że każdy może, okej, ale na ile jest to wszystko, co mówisz, prawdziwe? Nie? Wiesz co, no tak, i wiesz, no, zderzamy się z tym każdego dnia, kiedy rozmawiamy o jakiejś historii, którą przygotowujemy i ja na przykład podejmuję decyzję, o, znam tego pana, o tą panią zresztą też znam. Jaką decyzję podejmujesz? Że...
Jest prośba, żebyś na tym chłodzie postał jeszcze, tak jak ja stałem, jak mnie ćwiczyli. Mogę umyć to, żebyś, bardzo proszę. Dziękuję. Że podejmujesz decyzję, żeby nie publikować tekstu, bo na przykład uważasz, że za mało wiemy. Myśmy wczoraj mieli taką sytuację. Ja rano chłopakom powiedziałem, że nie, facet, ci fani po prostu są nie do zniesienia. Jak pan chce autograf, to proszę poprosić, ale dajmy skończyć zdanie jeszcze. Zamykam. Stój i czekaj. I rano powiedziałem chłopakom, że tekstu o rzeczniku CBA nie mamy, że mają za mało rzeczy, że muszą jeszcze popracować. I tak sobie myślę, powiedziałem im, dobra chłopaki, to po świętach wrócimy do tematu. A oni 2 godziny później wrócili, wszystko mieli już. I musieliśmy dać w związku z tym ten tekst. Ale wiesz, to jest coś, czego jak nie masz doświadczenia, nie zrobisz. No, że masz za mało, że to jeszcze nie masz tego tematu. No. Wszyscy ludzie prezydenta, pamiętasz Bradley, który mówił do Woodwarda i Bernsteina, przynieśli mu materiał Watergate, on mu powiedział, jeszcze tego nie macie, jeszcze potrzebujemy więcej. To prawda. Natomiast z tego, co słyszeliście, widzowie nasi kochani, między świętami zerkajcie na Onet, bo będzie kolejna bomba. Będzie się działo. Dzięki. Ja już sobie idę. Wszystkiego na mróz. Tak. Redaktor naczelny Onetu, Bartek Wyglarczyk. Strasznie mi się nie chce. Bartku, bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo. Naprawdę fajnie było, bardzo nie? Super. Miło. Bardzo, bardzo. To była najlepsza rozmowa dzisiaj. Następne już będą takie sobie. Naczelny.